O genezie i kulisach powstania drugiego tomu wydawnictwa Silex et Ferrum autorzy tekstów i członkowie komitetu redakcyjnego opowiedzieli na spotkaniu w Domku Archeologa. Nowa część zatytułowana Krzemionki 100 lat od odkrycia przedstawia historię tego miejsca zarówno jako stanowiska archeologicznego, jak i muzeum. Mówimy tutaj o pewnych nowych opracowaniach dotyczących historii badań, rozpoczęcia tychże badań tutaj 100 lat temu przez Jana Samsonowicza i jego następców, jak również i dociekania chociażby związane z różnego rodzaju nazewnictwem, które stosował Stefan Krukowski w odniesieniu do pozyskiwanych tutaj w trakcie pierwszych prac badawczych na Krzemionkach materiałów. Krzemionki 100 lat od odkrycia wydrukowano w nakładzie 400 egzemplarzy. Zaletą publikacji ma być język popularny, którym zostały napisane wszystkie teksty. Poruszono w nich również tematykę przyrodniczą, kulturową i tę związaną z ochroną dziedzictwa archeologicznego. Są też teksty, które jakby pokazują porównanie naszego obiektu z innymi podobnymi obiektami w Polsce, chronionymi statusem pomnika historii. Mamy troszkę o organizacji, współczesnej organizacji ochrony, czyli to, co mamy teraz, taki temat najbardziej atrakcyjny, najbardziej na czasie, park kulturowy. Artur Jedynak, kustosz działu archeologii Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, liczy, że seria Silex et Ferrum będzie kontynuowana. Chcielibyśmy, żeby ono też weszło troszkę na wyższy poziom, a do tego, żeby to się mogło stać, no musi być cykliczność, musi być regularność wydawania, musi być jakość, czyli muszą być autorzy, którzy mają renomę, którzy piszą dobrze, którzy piszą czytelnie, tak żeby każdy mógł z tego korzystać. Seria Silex et Ferrum została zainaugurowana w 2014 roku i poświęcona jest badaniom wydobycia, przetwórstwa i dystrybucji różnych surowców, które miały największe znaczenie dla rozwoju cywilizacji.